Temat, o którym się w ogóle w Polsce nie dyskutuje, paradoksalnie, że PiS na czele z Kaczyńskim, z Morawieckim budują nam tutaj państwo dwunarodowe, polsko-ukraińskie, za pieniądze Polaków. Proszę zauważyć, że w ciągu ostatnich lat diametralnie zmienił się kształt polskiego społeczeństwa. W momencie, jak mamy historycznie gigantyczną inflację zubożającą Polaków, co jest winą Prawa i Sprawiedliwości, jak mamy budowane w tym momencie państwo multikulti, albo przynajmniej dwunarodowe, polsko-ukraińskie za pieniądze Polaków, i o tym nikt nie chce dyskutować, dlatego że to jest temat tabu. Nie chce o tym dyskutować ani Platforma Obywatelska, ani PiS. A ja pytam, dlaczego Polak, Polka nigdy nie zostali zapytani o to, czy z ich pieniędzy mają być finansowane następujące świadczenia dla obcokrajowców, przede wszystkim Ukraińców? Opieka zdrowotna, czy ona funkcjonuje tak doskonale, że stać nas na kolejne 3 miliony klientów? Edukacja, 500+, za chwilę 800+, ono się należy wszystkim obcokrajowcom.